Hej! Witamy Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał. A ja Sebastian. Dzisiaj przyjechaliśmy popróbować coś złowić na spinning na Leśnym Jeziorku. Jest 14 stycznia. Wiemy, że są tutaj duże okonie, bo ostatnio złowiłem tutaj życiówkę. Niestety materiał się nie nagrał, ale dzisiaj zamierzamy to poprawić. Zapraszamy! Dzisiaj łowimy na dwie metody. Jedna to jest dropshot, druga to jest boczny trok. Jeżeli chodzi o tego okonia, życiówkę, którą złowiłem w środę, to było właśnie na dropshota. Michał dzisiaj popróbuje na dropshocie, ja próbuję na bocznym troku. O, siedzi. Zobaczcie. Mówiłem, a przynajmniej siedział. Siedział, Michał! Siedział okoń na twoim. Na twoim zestawie był okoń przed chwilą. Ach, no trudno. Nie udało się go zaciąć. Nagrałeś? Tak, nagrywałem akurat, wiesz. No i teraz dosłownie przed chwilą było piękne branie i nawet chwilę tańczył. Także musiał złapać za końcówkę. Tamten po prostu widocznie był większy i był w stanie zażreć całą przynętę, a ten był po prostu mniejszy. Ale dobrze, bo to świadczy o tym, że one chcą jeść ten pokarm. Także jest szansa, że coś naprawdę złowimy. Czyli po prostu jakby cała łowica ci wyszła. Nie. O! O wilku mowa. Proszę. Jest i on. Wiedziałem, że one tu są. Wiedziałem. Stado. Wiedziałem, że one tu są. No dobra, chodź tu kolego. Mały. No mały. Ale powiem ci szczerze, taki ładny, elegancki okonek. Tak, chodź tu. Taki okonek, Leśne Jeziorko. Pierwszy dzisiaj. Proszę. No, jest szansa, że coś się dzisiaj jeszcze uda fajnego wyciągnąć, Michał. Te większe były właśnie dalej, te mniejsze były bliżej. Oczywiście w trakcie łowienia zmieniamy cały czas miejsce, nie stoimy w jednym miejscu, gdzieś tak z 15-20 minut w jednym miejscu. Dzisiaj nie mamy zbyt dużo czasu, także z 2-3 godzinki tylko będziemy łowić i wracamy do domu. I czerwony kolor im odpowiada, bo im imituje tego. Robala. Robala, nie? Są na pewno. Mówię ci, że to było któreś puknięcie z kolei, także one są. Mi się wydaje, że ten kolor, co ty masz, czyli czerwony, jakikolwiek, ale czerwień. Właśnie o to chodzi. Chyba dobrze to robisz. No, tak wygląda, że to dobrze robisz. No, zobaczymy, czy dropshot będzie skuteczniejszy. Na razie jedna ryba na dropshocie, na bocznym troku na razie nic. Zobaczymy, która metoda będzie skuteczniejsza. Może uda się nagrać jakieś branie na żywo. Jak sądzisz? Mhm. Dobra, zamień się. Powoli sobie ściągaj na tym, a ja zobaczę na dropshocie. Ale ci poplątało. Daj. Niestety ma to do siebie czasami dropshot, że się lubi poplątać. To wszystko. Znaczy nie dropshot, tylko boczny trok. No, lubi się czasami splątać, wiesz? Ale jego zaletą jest to, że się dość łatwo rozprostowuje. No, dawaj do góry wędkę. Trochę porzucaliśmy i zmarzliśmy, robimy sobie przerwę. Dokładnie, zawsze warto mieć jakąś ciepłą herbatę i słodką bułkę, robimy sobie przerwę i zaraz wracamy nad wodę. Na początku fajnie świeciło słoneczko, teraz zerwał się troszeczkę taki chłodny wiatr, no w końcu jest styczeń. Bułeczka, czy mus, czy Prince Polo, do wyboru do kolorów. Ja jem chyba bułeczkę słodką i popijamy herbatką. Herbatka jest u ciebie w plecaku, wyciągaj. Zawsze po drodze zajeżdżamy do lokalnego sklepiku, wspieramy lokalny przemysł, takie pyszne bułeczki z budyniem, sam raz. Znowu słoneczko wychodzi. No, jak ja nie lubię tego słońca. Pani słońce, czemu kiedy my robimy przerwę, to wychodzisz? Naprawdę, kiedy jest tak cieplutko, my sobie siedzimy. Akurat fajnie, bo
Zobacz, jak oświetliło akwen. Pyszna herbatka z sokiem wiśniowym. Na zdrowie! Takie chłodne dni, to jest to. Oj, Michał, będzie potrzebny chyba podbierak. Duża ryba. Naprawdę fajnie walczy. Ale potężny okoń. Ojej. Ale potężny. Patrz. No nie wiem, chyba nie, ale... No, dawaj go. Jest. Potężny okoń. Mówiłem, że tutaj takie są. Mówiłem, że tutaj takie są. Nie, nie jest to życiówka. Wiesz co? W plecaku jest matomiarka. Weź, wyciągnij tą matomiarkę. Szybciutko go tylko zmierzymy. No, zobaczymy, ile ma nasz koleżka. Grube te okonie zbierają ikrę, tak mi się wydaje. No, ile masz, kolego? Trzy deszki. Równo 30 cm. Fajny okonek. Śliczny. Dobra. Wypuszczamy go do wody. Jaka bambaryła. Fajna. Dobra. Kolego, tu cię już wypuszczę. Nie będę kombinował. Płyń po morzach i oceanach. Patrz, jak stoi. Widać go. Jak sobie majestatycznie powolutku odpływa. Tutaj jest pod tym. Tu sobie wpłynął. Super. Żółwik. Mówimy dalej. 30-centymetrowy okoń. Super. A to jeszcze nie jest ten. To jeszcze nie jest ten okonek. Gumeczka, na którą uderzył, to taki różowy plemniczek. Wolno prowadzony na dość długim bocznym troku, takim około 2-metrowym troku. Są tu ładne okonie, nie kłamałem. Ten miał 30 cm, ale tam pływają na pewno jeszcze większe. Ten, którego wyciągnąłem w środę, miał 38 cm, a podejrzewam, że to jeziorko kryje jeszcze większe sztuki. Łowimy dalej. Dobra, będziemy szli dalej trochę. Rzucamy tu czy tam dalej? Pracuje ciekawie ta przynęta. Jakbym był okoniem, to chętnie bym ją zjadł. Tutaj wędkarze, którzy łowią, mówią, że w zimie najlepsze efekty i największe ryby są właśnie z tamtego pomostu. Ale ja tam ostatnio byłem, próbowałem stamtąd rzucać i nie złowiłem nic ciekawego. O, siedzi. Albo siedział. Tam są. O, jest. Powtórzył. Siedzi. Mały, co prawda? Chociaż nie. Nie będzie taki mały. Tam są. Skubańce. Na dwa razy brał. No, nie jest największy. Ale jest. A, ukułeś mnie.
Nie kuj mnie. Mały. Słuchajcie. Mały, ale wariat. Tam są. Ja wiem, że tam są. No bo brał na dwa razy. Gonił za tą moją przynętą. Tam siedzą skubańce. A ciekawe, czy tam też siedzą, czy nie? Mamy dobrze dobrane przynęty. Wiemy, że na nie biorą. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Udało nam się odłowić 3 fajne okonie, jeden wielkości 30 cm, także naprawdę cieszy. Dzisiaj nie mieliśmy za dużo czasu, żeby poświęcić na to łowienie, ale na pewno tutaj wrócimy, bo wiemy, że czekają tutaj okonie, którymi poprawimy nasze życiówki. Zapraszamy na kolejne produkcje. Trzymajcie się. Cześć! Co jest? Że one z dna jedzą karty, więc mogli coś się złowić na... No teoretycznie, jeżeli wrzucisz taką robalopodobną przynętę i ona sobie będzie leżała na dnie, jest szansa, że żerująca ryba ją wciągnie. No, oczywiście, że tak. Zabierze ci przynętę razem z wędką. Tak też może się zdarzyć.